nie jest zachwycony tym wynikiem. Leciutki wiaterek z boku, 1 metr na sekundę, prawie niewyczuwalny, ale czasem i taki może przeszkodzić skoczkom. Piętnastoletni Fechner, Austriak, wykorzystał szansę, skakał i w Innsbrucku w finale, bo w Oberstdorfie i w Garmisch go nie było. On z tej dodatkowej puli, która przysługuje gospodarzom, startował w kwalifikacjach, no i wszedł do konkursu zasadniczego zarówno w Innsbrucku, jak i teraz w Bischofshofen. No i proszę, jak pięknie 15-letni Austriak skacze. Daleko, daleko, tuż przed linią K może być zadowolony trener Liburger, kiedyś znakomity skoczek. 117, jest już Wojtek Skupień na rozbiegu, zawsze u niego wygląda to tak samo, sprawdza wiązania, czy wszystko jest ok. Potem takie uderzenie dłońmi, uda i w drogę. No, krótko, krótko, słaby to był skok Wojtek. Słaby skok, 95,5 metra. Spodziewałem się dużo lepszego skoku. Skupień w treningu dzisiejszym przed zawodami miał 112 metrów. Ależ Mik oczywiście z dnia na dzień nie zapomniał, jak się skacze na nartach. Mistrz świata, dwukrotny triumfator Pucharu Świata. No, bez wątpienia w ostatnich sezonach największa postać. Tego mu odebrać nie wolno w skokach narciarskich. I daleko poleciał, przed 120 metrem lądował. Ale to nie jest ten Schmidt, który zachwycał nas jeszcze w Oberstdorfie. Nic tutaj zarzucić mu nie można, nienaganna sylwetka, ładnie wychylony do przodu, ładne zejście do lądowania, klasyczny telemark, 118 metrów, najdłuższa, największa odległość, najdłuższy skok do tej pory, no i oczywiście pierwsze w tej chwili, nie pierwsze miejsce, bo dziesiątki tysięcy kibiców opanowali wówczas to maleńkie Bischofshofen, niedaleko Salzburga. Kibice, bo szli wszyscy właśnie dla Witthelsla, który detronizował wówczas w turnieju czterech skoczni z piedestału Martina Schmidta. Wygrał cały turniej, wygrał trzy konkursy, wygrał tu w Bischofshofen i teraz przypomniał kibicom, że potrafi jednak skakać daleko, choć w tegorocznym turnieju czterech skoczni Witthelsl, no, na razie nie zachwycał, to trzeba tak chyba ująć, jak na jego olbrzymie przecież możliwości. Rozpoczął w ogóle fatalnie w Oberstdorfie, był dopiero 50. No, potem trochę lepiej było w Garmisch-Partenkirchen na 17. miejscu. Na 15. był w Innsbrucku. Teraz myślę, że będzie wyżej. Na razie jest 6. A teraz Matti Hautamäki, który w tym roku nawet odniósł zwycięstwo w Pucharze Świata. I jest w tej klasyfikacji dość wysoko, bo na czwartym miejscu, a więc jeszcze przed Adamem Małyszem. Mów daleki skok, ładny skok Hautamäkiego w granicach punktu K. Gdzieś tam koło 120 metra lądował, tuż pewnie przed granicą, zobaczymy w powtórce. Ale ładny, daleki skok. To 17,5 metra w tym skoku Matti Hautamäki. Pewnie obejmie prowadzenie, bo wysokie noty od sędziów po 19 punktów. Tak, jest na pierwszym miejscu Matti Hautamäki. Naszego Adama Małysza w ostatniej parze. No i Tomek Podpała na rozbiegu.
jak wyszedł z progu, wydawało mi się, że troszkę dalej skoczy. Króciutko skoczył Tomek. Pierwszy jego start w tak doborowym towarzystwie pewnie troszkę go zdeprymował. No ale powoli, powoli trzeba się przebijać. Rozłożył ręce biedak. No chciałby oczywiście jak najdalej, jak najlepiej. W finałowej 30 kursu w Garmisch, Innsbrucku i Bischofshofen był na drugich miejscach. Łącznie uzbierał jednak wówczas najwięcej punktów. No, skoczek tej najściślejszej światowej czołówki co najmniej od 6 lat, nawet 7. Bardzo ładny skok pod linię czerwoną, która oznacza punkt kalkulacyjny tu na 120 metrze. Bardzo ładny, daleki skok Ahonena, może nawet da mu prowadzenie. Wczoraj bardzo ładnie też skakał, mówiłem, drugi był za Adamem Małyszem. Bardzo ładny, daleki skok Ahonena. No, ten krótszy rozbieg spowodował, że dzisiaj nie oglądamy. Tak, tak, tuż przed czerwoną linią, 118,5 metra podaje speaker zawodów. Trener Kojonkowski zadowolony, a Ahonen jest na pierwszym miejscu. 115,3 punktu. Przed Hautamäkim, a więc dwaj Finowie prowadzą. A potem jest Austria, Kwetner, ten 15-latek. Super rewelacja pierwszej serii, Martin Schmidt i Andreas Wittfeld. Ostatnia para, Noriaki Kasai, trener Bajk, trener słoweński, który pomaga Manabu Ono w prowadzeniu kadry japońskiej. Wczoraj Kasai, wicelider przecież w turnieju. Słabiutko wczoraj, no i teraz też właściwie spadł ze skoczni. Wicelider turnieju czterech skoczni. Rywal Adama Małysza w tej parze. Słabiutki skok Kasai. No i teraz zaciśnijmy wszyscy kciuki, proszę Państwa, bo tam już się szykuje do swojej próby ostatni skoczek w tej pierwszej serii. Oczywiście wszyscy dobrze wiemy, że jest to Adam Małysz, a odległość słabiutka Kasai. No i Adam Małysz, już widzimy, tak, 20 punkt startowy. No nawet nie obniżono rozbiegu. Chyba warunki termiczne są troszkę słabsze teraz. Słońce schowało się za Alpy. Adam Małysz na rozbiegu. Prawie bezwiecznie. Nie zastanawia się długo. Rusza. No i cóż ja mogę powiedzieć? Chyba to samo co w Innsbrucku. Powodzenia! I znów przepięknie. I znów przepięknie będzie prowadzenie po pierwszej serii. Przepięknie Adam Małysz, nie zawodzi, 127 metrów już się wyświetliło na tablicy, a więc tak jak przed dwoma dniami, zdecydowane prowadzenie Adama Małysza, 131,1 punktu, numer pierwszy na piersiach, numer pierwszy w konkursie, numer pierwszy w tej serii, numer pierwszy w całym turnieju. Czterech skoczni na razie, no i oczywiście nikt nie ma wątpliwości, że numer pierwszy również po drugiej serii. Oczywiście wzrosła przewaga Adama Małysza nad rywalami po tej 3,5 konkursu, można powiedzieć. Popatrzmy jeszcze raz. Ja zmierzyłem na swoim stoperze 4 sekundy i 25 setnych był w powietrzu Adam Małysz. Tak z ciekawości chciałem zobaczyć, ile on będzie leciał. 4 i 25 setnych. Teraz oczywiście w zwolnionym tempie. No ta lewa narta zawsze mu tam troszkę ucieka, troszkę faluje, ale jak on potrafi to wszystko wspaniale wykorzystać. Fantastyczna forma. No do uśmiechu Apoloniusza Tainera też już się przyzwyczailiśmy. Piotr Fijas po lewej stronie z jakąś olbrzymią lornetą, ale to widać nawet bez lornety. Jak, no i doktor Jerzy Żołądź. Na pewno jeden z wielkich współtwórców sukcesów Adama Małysza tegorocznych mu gratulował. On zresztą go tu prawie na chwilę nie odstępuje. No bo wiele wywiadów dookoła, wszystkie stacje telewizyjne, wszyscy chcą teraz mieć rozmowę z Adamem Małyszem, wszystkie stacje radiowe, a pan profesor Jerzy Żołądź przy okazji spełnia rolę tłumacza. Popatrzyliśmy jeszcze raz i na Adama Małysza, i na Apoloniusza Tainera, i na Piotra Fijasa, wielką trójkę z Wisły, gdzie za chwilę znów się przeniesiemy, ale popatrzmy jeszcze, jak wygląda klasyfikacja po tej pierwszej serii. Zatem Adam Małysz, 127 metrów, 131,1 punktu.
Na drugim miejscu Janne Ahonen, tak jak wczoraj w kwalifikacjach, ale duża różnica punktowa oczywiście między aż 15,8 punktu między Małyszem i Ahonenem. Trzeci Hautamäki traci 18,6 punktu do naszego reprezentanta. Potem Manuel Fettner, ten rewelacyjny 15-latek, 19 punktów, a Martin Schmidt jest piąty, 19,2 punktu jest za Adamem Małyszem. Parzacz niczego w czołówce nie zmieni. Tu, gdy będą już za nami skoki Witthensla, Schmidta, Fettnera, Hautamäkiego, Mattiego Hautamäkiego, Ahonena i Małysza, będzie wszystko jasne, ale potem będziemy jeszcze oglądać powtórkę 15 skoków. Witthensl w powietrzu. Bardzo ładny skok, ponad 120, chyba ze 125 metrów. W tym bardzo ładnym skoku uzyskał Andreas Witthensl, zwycięzca z ubiegłego roku turnieju czterech skoczni. No i dzisiaj też przypomniał o sobie. Bardzo ładny, daleki skok Witthensla. To będzie wysoka pozycja w dzisiejszym konkursie. 127,5 metra w tym skoku. I oczywiście oznacza to prowadzenie. Lipburger wreszcie zadowolony. Dwaj Austriacy na czele. Witthensl przed Horngacherem. A potem dwaj Finowie. Lindström i Soininen. I znów Austriak Helvard. I znów Finn Jussilainen. Pierwsza szóstka zatem teraz to tak na zmianę. Austriacy, Finowie, Austriacy, Finowie. Potem Funaki na miejscu siódmym. Wysokim, jak na to, co pokazywał do tej pory. No i oto Martin Schmidt. Największa gwiazda dwóch ostatnich sezonów. Mistrz świata indywidualnie na tej skoczni sprzed dwóch lat i mistrz świata w drużynie, choć wówczas mistrzostwo świata drużynowe Niemcy zawdzięczali przede wszystkim Hanawaldowi, bo on wówczas skakał lepiej, ładniej i dalej od Schmidta w konkursie drużynowym, ale w indywidualnym mu ustąpił. No i zwycięzca dwóch Pucharów Świata ostatnich sezonów. Nie zapomniał Schmidt oczywiście w ciągu kilku dni, jak się skacze na nartach, ale było to krócej niż Witthensl. O kilka metrów krócej na pewno. Tak, prawie 10 metrów krócej, 118 metrów, tyle samo, co w serii pierwszej. Daje mu to w tej chwili drugą pozycję za Witthenslem, a do końca wśród tych najlepszych mamy jeszcze czterech skoczków. Najpierw Manuel Fettner, rewelacyjny 15-letni Austriak. Witthensl dyskutujący przez chwilę Małysz, a teraz ten młodzian Manuel Fettner. Rodząca się nowa gwiazda austriackich skoków. 15 lat i już w czołówce, no przynajmniej w pierwszej serii. Jak będzie po drugiej, zobaczymy za chwilę. No, będzie ładny skok. Tak, pod 120 metrów. Ładny skok. W pierwszej dziesiątce Fettner znajdzie się na pewno. No, niespodziewany wyskok formy tego młodzieńca. Tak, 116,5, wysokie noty od sędziów, proszę, po 19, nawet 19,5 punktu, trzecie miejsce na razie, będzie bardzo wysoko Fettner, no najdalej na szóstym miejscu, bo już tylko trzech skoczków z tej ekstraklasy światowej nam zostało. Matti Hautamäki, Janne Ahonen i Adam Małysz oczywiście. Piękny skok Manuela Fettnera. No, takiego młodzieńca zazdrościć może Lipburgerowi cały świat. On wie, z czego się cieszy. Matti Hautamäki. Jedno zwycięstwo w tym roku w konkursach Pucharu Świata. Sześć tych konkursów mieliśmy na razie. Trzy w Kuopio na początku sezonu. Potem nie było w Europie śniegu. Nie skakali skoczkowie nigdzie, gdzieś tam trenowali. I no i teraz trzy konkursy, dzisiaj czwarty w turnieju czterech skoczni.
matki Kautameki. Widzimy 114,5 metra. Piąta pozycja za Austriakami, Fettnerem i Horngacherem. No oczywiście Witthelt prowadzi nadal z wysoką łączną notą 242,6 punktu. Ubiegłoroczny zwycięzca turnieju czterech skoczni i tutaj tego kończącego konkursu w Bischofshofen. Drugi jest Schmidt, potem ta rewelacja austriacka, 15-letni Fettner, potem Stefan Horngacher, najlepszy w turnieju czterech skoczni w tym roku z Austriaków, jest czwarty, Hautamäki jest piąty, a Lindström szósty i Soininen siódmy, potem znów jest Austriak Helvard i Finn, a więc poza Schmidtem, który jest drugi, sami Finowie i Austriacy w tej pierwszej dziewiątce, dziesiątce. A teraz Janne Ahonen, wicelider po pierwszej serii. Piękny skok, ponad 120 metrów Janne Ahonena. Wielka klasa skoczka z Finlandii. Bardzo ładny skok. No i zostanie tylko Adam Mały. 124,5. Proszę bardzo, sędziowie po 20 punktów. Czterej sędziowie po 20 punktów. A więc maksymalna nota za styl, bo skrajne noty się odrzuca. Zatem 19,5 to jedyne się odrzuca. Jedną dwudziestkę trzeba odrzucić. 60 punktów za styl. Absolutne maksimum tutaj. No i za dystans też tych punktów dużo. 68, łącznie 128 punktów. Janne Ahonen oczywiście prowadzi, ale tuż, tuż przed Witthelslem tylko o 0,8 punktu, bo Witthels miał skok o 3 metry dłuższy w tej drugiej serii. No i teraz Adam Małysz, proszę Państwa, za chwilę wszystko będzie jasne, choć po nim jeszcze 15 skoczków będzie powtarzać drugą serię. Adam Małysz i Apoloniusz Steiner. Już nie będę może nic mówił. Popatrz. W kapitalnym stylu zwycięstwo w turnieju czterech skoczni. Dzisiaj w Bischofshofen i w turnieju czterech skoczni. W kapitalnym, przepięknym stylu. Poczekajmy na pomiar odległości. 134 metry. Nie ma wprawdzie rekordu, ale cóż ten rekord. To nie jest istotne. Ważne jest to, że Adam Małysz wygrywa dzisiaj konkurs, że wygrywa cały turniej czterech skoczni. No, rzecz bez precedensu. Oczywiście widziałem kwaśną minę Waltera Hofera, nie chcę jej komentować. To jest nieważne. Ważne, że nasze miny są roześmiane, że cieszymy się, że wszędzie w Polsce, chyba nie tylko w Wiśle, wszędzie, od Bałtyku po Tatry, wszędzie dzisiaj wszyscy się kibice sportowi radują, bo no tak przepięknie to jeszcze Polacy nigdy nie skakali. Wojtek Fortuna w 72 roku, 28 lat temu w Sapporo. Wielka niespodzianka, wielki wystrzał formy, mistrzostwo olimpijskie, a potem długie, długie lata czekaliśmy, choć Piotr Fijas był w światowej czołówce, mówiłem, wygrywał Puchary Świata, był rekordzistą świata, ale nie miał tak spektakularnego sukcesu, jak teraz jego podopieczny Adam Małysz. No i teraz, jak dobrze widzę i słyszę, bo nie widzę bezpośrednio z kabiny, dekoracja za cały turniej czterech skoczni. Jest Adam Małysz na pierwszym miejscu, zwycięzca 49. turnieju czterech skoczni. Złoty medal, no złoty oczywiście jak przenośni, bo to jest medal akurat tutaj kryształowy. Pierwsze miejsce, wspaniała nagroda Audi A4 Quattro. A więc pani Izo, ma prezent Adam dla pani. Prezent wspaniały. Drugie miejsce Janne Ahonen. Oczywiście wielka przewaga Małysza nad Ahonenem. Kasai, który był drugi, dzisiaj wypadł daleko. Fatalnie skoczył w pierwszej serii, w drugiej już go nie widzieliśmy. Natomiast Ahonen awansował na miejsce drugie. On stracił do Małysza ponad 100 punktów.
w łącznej klasyfikacji, a Martin Schmidt jednak na podium, na miejscu trzecim. No ma powody do zadowolenia, bo było już gorzej. Walczył o to podium w łącznej klasyfikacji i jest na miejscu trzecim za Małyszem i za Ahonenem. Zatem Martin Schmidt na miejscu trzecim. Na 14 pozycji w łącznej punktacji uplasował się Wojciech Skupień. Bardzo wysoko. Taka pozycja jeszcze rok temu by nas zachwycała. No, na pewno komentarze byłyby bardzo pochlebne. A dzisiaj przy zwycięstwie Adama Małysza język staje się po prostu zbyt ubogi. Also, vierter Platz für Sven Hannawald, fünfter Stefan Horngacher, der Österreicher. Wspaniały, fantastyczny, fenomenalny, no to wszystko chyba, co można powiedzieć, cudowny o Adamie Małyszu w tym turnieju czterech skoczni. Absolutna eksplozja formy. Od początku sezonu zresztą, przecież już w Kuopio, w tych pierwszych kwalifikacjach, Małysz skoczył najdalej, 120 metrów, wówczas tam sędziowie, właściwie nie tyle sędziowie fińscy, ile to międzynarodowe towarzystwo, które jak gdyby nie chce poza te tradycyjne już kraje czasem wypuszczać inicjatywy poza Niemcy, Austrię, Finlandię, no z tymi trzeba się liczyć, ale z Polakiem, kto się do tej pory liczył w turnieju czterech skoczni, w ogóle w skokach narciarskich, to chyba jest, myślę, dla światowej czołówki, no nawet w jakiś sposób upokarzające w pewnym sensie, na pewno, no bo gdyby niespodziewanie wygrał jakiś Fin, jakiś Niemiec nowy, jakiś Austriak, to wszystko było jak gdyby wkalkulowane może nawet, no ale Małysz i jeszcze na dodatek Wasiljew, który też tutaj odnosił sukcesy, nie ma hymnu, hymn powinien być teraz, tu fotografie, oczywiście dbają o to fundatorzy nagrody, żeby Małysz fundował się z tym prezentem dla pani Izy.